Hello, z tej strony Pedro i w końcu się doczekaliśmy, w końcu mamy nową aktualizację po awarii Robloxa, czyli oczywiście Doodle Update Part 2. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak nafarmić właśnie takie zwierzaki, które ja mam w tym momencie w ekwipunku. Rozdam wam za darmo Huge Hell Rocka w wersji Golden, omówię wam całą aktualizację i pokażę wam najróżniejsze protipy, dlatego naprawdę warto oglądać ten odcinek. Na samym starcie mogę wam jeszcze przypomnieć o subskrypcji, o łapce w górze, ponieważ to naprawdę bardzo pomaga. No my już bez zbędnego przedłużania lecimy do rzeczy. A mianowicie, co się zmieniło w tej aktualizacji? Przede wszystkim, jak bardzo dobrze widzicie, mamy nowe krainy. I są to cztery, czyli Mushrooms, potem Safari, potem Fairy i na samym końcu Cave. No i oczywiście odblokujmy sobie tą pierwszą krainę i sprawdźmy, jak się tutaj farmi pety. Ja do tego standardowo będę używał swojego teamu z karton końcami piątkami. No jak widzicie, tutaj naprawdę wszystko jest bardzo, ale tu bardzo wytrzymałe. No ale oczywiście, jeżeli farmicie, no to nie zapomnijcie sobie o triple coinach i triple damage'u. Zróbmy sobie Safari za 8,5 miliona sobie kupmy i tutaj już mamy te duże prezenty, a z dużych prezentów zawsze leci najwięcej coinów. No i 50 tysięcy na tiku to jest naprawdę mega, ale to mega dużo i zobaczcie, w jakim tempie ja tak naprawdę farmię. Mając tylko i wyłącznie 4 pety założone. Odblokujmy sobie trzecią krainę, czyli oczywiście Fairy, zostaje nam tylko i wyłącznie 1,5 miliona. Więc oczywiście niestety tego cave'a tam nie otworzymy, no ale mogę wam pokazać, jak się tak naprawdę prezentuje ta kraina. Zobaczcie, jaka ona jest naprawdę prześliczna i mega ładna. No i oczywiście jest to największa skrzynka w całej giereczce. Co za tym idzie, jeżeli chcecie być AFK, no to po prostu musicie sobie odblokować ten świat. Możemy też sobie odebrać oczywiście nasze wszystkie gifciki tutaj, ponieważ one też tam dadzą naprawdę mega, ale mega duże waluty, no i je sobie odbierzmy. Więc jeżeli chodzi o krainy, no to dostaliśmy 4 nowe mapy i tak naprawdę nie dostaniemy już kolejnej w świecie Doodle. Co za tym idzie, w następnym tygodniu dostajemy nową odłogę, nową ścieżkę, oczywiście na świecie Limbo. A jaka to będzie kraina, o tym jeszcze nikt, ale to nikt nie wie. Jest jeszcze druga opcja, a mianowicie jest szansa, że tak naprawdę dostaniemy ukryte pomieszczenie, tak samo jak w przypadku właśnie farmy. Bo zobaczcie, że tutaj tak naprawdę mamy takie wrota. No i zobaczcie, że tutaj też mamy takie wrota. A pewnie bardzo dobrze wiecie, że Pet Simulator X będzie robił wszystko, żeby tak naprawdę nie dodawać tam nowego kontentu co tydzień, tylko na przykład co 2 tygodnie. Więc najbardziej prawdopodobne będzie to, że po prostu te drzwi będą się otwierały i dostaniemy drugą sekretną krainę na jednej mapie. No ale dobra, przetestujmy sobie teraz te nasze najlepsze Doodle Agony w wersji oczywiście Rainbow. Zobaczcie, że farmią one naprawdę dużo, ale to dużo szybciej, a gdyby były w wersji Dark Matter, tak naprawdę biłyby jeszcze jakieś 3 razy szybciej. No ale wiadomo, to są mytykale, nie da się ich enchantować, dlatego zarabiamy z tego mniej coinów. A skoro dostaliśmy nowe krainy, no to musieliśmy też dostać nowe jajka. Tak one się prezentują, jeżeli chodzi o ceny, naprawdę są one według mnie mega, ale to mega spoko. W ogóle coś mega dziwnego dzieje się z Prestonem, dlaczego? Ponieważ jak wejdziemy sobie w Exclusive Shop, to nie mamy żadnego nowego jajka. Pamiętacie te czasy, kiedy co aktualizację musiało być nowe jajko? Jajko to było klucz do nowej aktualizacji, ponieważ ludzie wydawali naprawdę ogromne ilości Robuxu. Więc prawdopodobnie ludzie już nie kupują aż tak chętnie tych jajek, co za tym idzie, no nie ma potrzeby tak naprawdę wrzucania ich co tydzień. Sama aktualizacja była tak duża, miała 1 milion graczy, a co za tym idzie, wyrzuciła nawet całego Robloxa. No ale na szczęście po jakichś 2 godzinach udało im się to wszystko naprawić. Jeżeli chodzi o wszystkie nowe pety, no to tutaj tak naprawdę macie ich zdjęcie, zobaczcie, jak to wygląda i ten huge jest po prostu prześliczny. A no i bardzo serdecznie przepraszam za to, że mogę założyć tylko i wyłącznie 4 pety, ale spokojnie widzowie, ogarniemy to na następne odcinki. A jeżeli kogoś by to interesowało, no to oczywiście tutaj macie wszystkie poprawki optymalizacyjne i wszystkie poprawki błędów. Tutaj macie je wypisane, dlatego możecie sobie zatrzymać odcinek i je po prostu przeczytać. No a w ogóle jak w bardzo, tu bardzo łatwy sposób zdobyć takie Doodle Agony? Jest to aktualnie naprawdę bardzo, tu bardzo proste i tak jak ja, nie musicie farmić naprawdę dużej ilości coinu. Ponieważ to no nie oszukujmy się, 6,8 miliona to jest naprawdę bardzo dużo dla jajko. Jeszcze jeżeli byśmy mieli na przykład gracza, który jak ja nie ma Game Passów, dodam jeszcze tylko, że jeszcze nie ma Game Passów, na szansa na tego pet jest naprawdę bardzo, ale to bardzo nikła. Wiadomo, możemy sobie robić oczywiście openingi, no ale to nie jest najlepszy sposób. Najlepszym sposobem jest po prostu czekanie na Mysterious Merchanty i na zwykłe Merchanty. Ponieważ jak pewnie wiecie, o godzinie 19 i o godzinie 7 rano pojawiły się nowe Mysterious Merchanty, gdzie ceny są naprawdę bardzo, ale to bardzo niskie, jeżeli chodzi o te pety. Dzięki temu możecie zarabiać na tym ogromne ilości gemów. Oczywiście pojawia się Mysterious Merchant tutaj. No i właśnie z tego merchantu kupujecie jak najwięcej tych zwierzaków. No i oczywiście również polujecie na zwykły merchant. No i on się pojawia co około godzinę, dlatego naprawdę warto jest siedzieć na jednym serwerze w Pet Simulator X, ponieważ to nam daje dużą przewagę. Bo myślicie, że skąd tak naprawdę ludzie mają już tyle tych zwierzaków, a ich jest łącznie na świecie, nawet już nie pokazuje. No niestety, mechanika merchantów naprawdę mega, ale to mega mocno psuje Pet Simulator X, ale tutaj dostałem prezent razy 100, no muszę go rozwalić. No i jeszcze specjalnie dla
was będę mógł tak naprawdę otworzyć sobie to jedno fairy jajko. No i akurat zobaczymy, co nam wypadnie. Ja oczywiście petów swoich nie ściągam. Mogę sobie jedynie odpalić ultra lucky i super lucky. No i lecimy. Jedno jajko za całe moje pieniądze oczywiście, a w środku dostajemy basic doodle fairy, który ma 35.1 te mocy, czyli nie ma jakiejś mega dużej tragedii. A jeżeli chodzi o farmienie końców, to tak jak widzę, mówiłem oczywiście na ostatniej krainie, jeżeli jesteście AFK, no to sobie rozwalajcie. A jeżeli nie gracie AFK, no to szukajcie właśnie takich tutaj rzeczy, które mają razy 100, razy 50 coins i tak dalej. Potem polecam wam rozwalać te największe prezenty, ponieważ one zawsze dają naprawdę najwięcej coinów. Potem te małe prezenty, a potem wiadomo z tamtej krainy jakieś te właśnie małe crate'y, małe safe'y i tak dalej. No i standardowo do tego enchant karton coins 5 i naprawdę będzie mega, ale to mega wyśmiedzicie. W ogóle jestem ciekawy, ile dostanę za taki prezent coinów. A żeby za darmo wygrać huge hell rocka w wersji golden, musicie stawić subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisać słowo update oraz wasznik z Robloxa. Losowanie będzie za około 3 dni i za 3 dni komuś z was wyślę tego peta do skrzynki. Sam update oceniam na 7,5 na 10 ze względu na to, że mamy nowy content, ale wiadomo, nie ma żadnych nowych game passów, nie ma jakichś mega super rzadkich mega nowości. Taki zwykły update, który powinien być raz w tygodniu, więc moja ocena to 7 na 10. No 7,5. W komentarzu możecie też napisać, jak oceniacie moją czapkę. No nic, widzę je, w tym momencie pozostaje mi tylko i wyłącznie farmienie, chociaż te 4 pety, nie ukrywam, nie jest to jakieś mega, ale to mega proste, no i za niedługo oczywiście będę wchodził do tej krainy Cave. No i tam nareszcie będę mógł farmić AFK, no ale to oczywiście w następnym odcinku. Albo wiecie co, widzowie, rozwaliłem sobie ten jeden prezent i mam 230 milionów coinów, co za tym idzie, możemy sobie wejść do Cave'a. Więc jak widzicie, nawet jak nie macie game passów, jesteście w stanie sobie po prostu farmić i to bardzo szybko. No chyba, że mówimy tutaj o tym czeście, no to on tak szybko nie spadnie. A za jeden tick dostałem aż 240 tysięcy coinów, czyli naprawdę bardzo sporo. No i tak się prezentuje cały ten cave, cała ta kraina. Oczywiście mamy tutaj te pomniejsze rzeczy, mógłbym rozwalać sobie oczywiście tego chesta, ale prawdopodobnie będę szedł AFK, no i po prostu sobie zostawię pety tutaj. Niech one mi w spokoju zbierają walutę, no i ja lecę dla was montować filmik dalej. No ale w sumie też ciekawe z leaków jest sam fakt tego, że dostajemy coraz więcej informacji na temat Pet Simulator Z. Tutaj na przykład mamy enchant icon, mamy menu inventory icon, którym jak widzicie jest dog, jest cat i jest dragon, czyli chyba trzy najpopularniejsze pety w Pet Simulator X i one naprawdę wyglądają bardzo podobnie. No ale sam styl gry jest turbo, ale turbo inny. No i mamy oczywiście jeszcze te achievementy, czyli ten pucharek, i to naprawdę wygląda mega, ale to mega sensownie. Kurde, czyżby ten gość serio myślał o tym, żeby wstawić nowego Pet Simulatora, takiego bez kopiowania, takiego bez bugów, bez oszustwa, nic takiego? To chyba byłoby za piękne. Mogę jeszcze specjalnie dla was otworzyć właśnie to nowe jajko za 35 milionów, gdzie mamy oczywiście szansę na huge'a. No to co, wystarczy, że otwieramy praktycznie za wszystkie moje pieniądze, ale chociaż peta dostanę. Dlatego klikamy jest, mega dziwne się ogląda, jak tak naprawdę otwieramy jedno jajko i dostaliśmy legendę, super. Legenda ma 200 te mocy, szkoda, że enchant Rainbow Coins 1, więc mi się nie przyda, no ale no trudno. Trudno, widzowie, się mówi, ja oczywiście lecę farmić dalej, no i przy okazji postaram się uzupełnić jakoś indeks, tak żebym mógł założyć więcej petów, szybciej farmić i lepiej gra. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie, w opisie macie link do Discorda, gdzie rozdajemy robuxy, pety i gemy totalnie za darmo, wbijajcie, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siemano, yo, pa, pa.